Śląski. Tak. Wersal? Chłopie, 700 lat patrzę na ciebie. To jest coś, co powstało w połowie XIV wieku. Oczywiście, początki. To wspaniałe, bo jak myślę Wersal, to sobie tak myślę, no nie wiem, 560 metrów fasady, 700 pokojów i komnat, 2100 okien i 1200 kominków, 70 fontan. A ty początki mi mówisz... 1365, most, po którym zaraz pójdziemy, 1670. 66 pomieszczeń. Car Aleksander spał tutaj samiutki razem tylko z adiutantem. Okej. Zaraz poznasz właścicieli. Jak się nazywają? Pan Stanisław i pani Dagmara Hajdukowie. Super, super. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Piękny wiosenny dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Michał. Witam. Michał. Opowiadałam Michałowi, jak tu szliśmy, że kiedyś słyszałam, że ten pałac kupiła absolutnie bogata amerykańska para, która jak zobaczy jakiś pałac, to zaraz go kupuje. Tak było, panie Stanisławie? Nie, taka bogata, długów pełno, proszę państwa. To proszę opowiedzieć, jak to było w tym 2000 roku. Jechaliśmy z naszej firmy w Zielonogórskim do naszej firmy w Katowicach. Wstąpiliśmy tutaj na to, bo był jakiś zamek, który nie warto było odwiedzać. No to zaciekawiło nas, jak to zamek nie warto odwiedzać? Szokujące. I podjechaliśmy, spojrzeliśmy, a przedtem widzieliśmy może 40-50 zamków, nic nam się nie podobało. A to z miejsca przez te liście zobaczyliśmy, to wrzesień, już się niektóre złociły. I było to. Podjechaliście, zobaczyliście ten zrujnowany obiekt? Tak. I nagle taki impuls, że chcecie państwo to kupić. Ale dlaczego? Czy pan się historią interesował wcześniej? Nie wiem, czytał książki o pałacach? Estetyka tego zamku. Estetyka. Było coś szokująco pięknego w nim. Także chcieliśmy odrestaurować tą historię. Tak. Bo ja słyszałam też, że tak troszeczkę to był pomysł pana żony, prawda? Tak, tak. Mm-hmm. Ona chciała zostawić ślad po sobie. I ona naciskała na mnie, że musi być zamek. No dobrze, ale to może łatwiej byłoby nabyć coś bardziej w takim już wyremontowanym stylu, albo no w lepszym stanie. No przecież kupowanie ruiny no, wymaga od tych nowych właścicieli kolosalnych kosztów, prawda? No przecież to, ona to mówiła, chwała Bogu, że jest tak zrujnowany. Chwała Bogu, że jest tak zrujnowany, będzie odbudowany według moich koncepcji. Pierwsza małżonka i tak, Alicja Hajduk, tak? Oni podnieśli to z ruin, a ja doprowadzam do czasu świetności.